W jednym z domów w dzielnicy Jeleń w Jaworznie podobno straszy i dzieją się rzeczy nie z tej ziemi. A przynajmniej tak twierdzą ci, którzy w nim przebywali. W ostatnim czasie dom odwiedzają grupy ze specjalistycznym sprzętem, które chcą udowodnić, że tu naprawdę są duchy. Czy jest się czego bać? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Badania przeprowadziła tu w miniony weekend grupa Laxton Ghost ze Szwecji. To nie pierwszy raz, gdy Szwedzi przyjeżdżają do Jaworzna. Ostatnim razem jeden z członków ekipy został zepchnięty ze schodów, tu ze strychu. Nagraliśmy, że jego nogi zostały pociągnięte i spadł na ziemię. Słyszeliśmy głosy, gdy realizowaliśmy materiał i ja i mój brat rozmawialiśmy, to słyszeliśmy trzeci głos, który warczał do mikrofonu. O tym, że coś dziwnego się tutaj dzieje, miał także przekonać się właściciel strasznego domu, Peter Langer. Tu wiesz, no mocka takich rzeczy, nie? Ja personalnie, wiesz, no to jest takie rzeczy, tak jak Bajszpil, no nie wiem, kupuje ta chałupa i nie umia włazić tutaj, nie? Albo wiesz, idę z drugiej zajty, zaczaskują mi się. Pierwotnie dom, który kupił Peter Langer, miał być escape roomem. Pomysł jednak upadł, a teraz, jeśli tylko ktoś się odważy, można w nim przenocować i samemu przekonać się, czy naprawdę tu straszy. Jeśli w to wierzy, jeśli w to nie wierzy w takie rzeczy, to respekt do tego placu. Dlatego ja tu nie pozwalam z żadnych tam, wiesz, nawet imprez, bo nie rozumiem, osiemnastki. Nie. Chcecie, możecie tu przyjść jakoś tak, jak to się godo, badać, wczuwać się, ale no nie wiem, co tu jest, dlatego godom trzeba to jakimś takim poszanowaniem, nie? I czy ktoś wierzy, czy nie? Trzeba przyznać, że ludzka wyobraźnia też potrafi płatać nam spore figle. Czasami możemy usłyszeć lub zobaczyć to, co po prostu chcemy.